FIFA 23. Aby kontynuować, wybierz trenera. Bilety na ten mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Mają okazję, by teraz prowadzić. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Uwaga, najwyższa pora bramki. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ile może dać skuteczna gra z kontrataku? Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią. Nie trafi do siatki! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Historia! Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia! A teraz proszę, odgryzają się! Ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. A teraz będzie dobra okazja. Dalej jest groźnie. I gol! Rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Powiedzmy jasno, że dziś... Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami drugi odcinek serii FIFA 23 na moim kanale. Oczywiście najważniejsze linki znajdziecie pod filmikiem, także serdecznie zapraszam oczywiście na wszystkie portale społecznościowe związane właśnie z kanałem Dark Owen oraz zapraszam na Discorda World League of Players. No i tutaj oczywiście możemy zmierzyć się nie tylko FIFA 23 w sezonie, który właśnie szykujemy, ale również w F1, w Dirt, w Minecraft, Fortnite, także naprawdę każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No dobra, słuchajcie, oczywiście, żeby za długo tutaj nie przedłużać, lecimy tutaj właśnie z naszą drużyną, która no na razie, słuchajcie, no nie jest najlepiej. Tutaj oczywiście mamy informację, kogo już, słuchajcie, można losować, także no już jest naprawdę ciekawie. No miejmy nadzieję, że starczy tutaj monet, żeby oczywiście można było faktycznie coś tutaj powalczyć, ale na razie oczywiście czekamy. Dobra, mamy pobieranie aktualizacji składów online, no i za chwileczkę, słuchajcie, zaczniemy no dalsze tutaj nasze podrygi właśnie FIFA 23. Słuchajcie, jestem naprawdę na początkowej fazie wkręcania się tak naprawdę w ten tytuł. No i oczywiście tutaj też duże podziękowania dla niektórych widzów, którzy no tutaj do nas napisali, słuchajcie, żeby troszkę pomóc, zobaczyć jak to wygląda. No i co, pierwsza paczka dzisiaj już na dzień dobry, słuchajcie. Kogo my tu mamy? No, zapowiada się ciekawie. Już od razu naprawdę zaczęliśmy z grubej rury. No, mamy też sporo FIFA pointsów. To też jest ciekawa sprawa, słuchajcie, więc dlaczego by tego od razu nie spożytkować? No tym bardziej, że oczywiście walczymy. No dobra, weźmiemy sobie złote paczki. Ha, tylko coś tu się nam dzieje, słuchajcie, z podglądem, to jest też ciekawa sprawa. O, dobra.
Dobrze, za moment zobaczymy oczywiście, czy to było faktycznie dobre wylosowanie. Dobra, czyli to jest ta paczka z podglądem, a my możemy sobie wybrać paczkę premium. Dobra, mamy 150 FIFA pointsów, bez problemu oczywiście, no 1700 na koncie. Może nam się ktoś tutaj trafi ciekawy, zobaczymy zaraz. No, na razie bez szału. No ale oczywiście, słuchajcie, potrzebujemy zawodników, oczywiście do tego, żeby zacząć tutaj... Dobra, trochę się uda też sprzedać. No oczywiście, żeby, słuchajcie, zacząć te wyzwanie dotyczące budowania składu. No bo oczywiście zawsze tam ciekawe nagrody, no ale naprawdę na razie mamy jakieś kłopoty. Silva. No pytanie, czy to będzie lepszy, no tutaj oczywiście zakładamy, że w końcu nam się uda, słuchajcie, kogoś ciekawego trafić. No zobaczmy. Środkowy obrońca. Dobra, kolejna paczka. Dobra, oczywiście, no zawsze z tą pierwszą kartą jeszcze otrzymujemy jakieś następne, więc nie jest źle. No, ale na razie, słuchajcie, ciężko. Ciężko to wygląda, jeżeli chodzi o skład. Rakitic. No dobra, ciekawy jestem, czy faktycznie coś się uda. Oczywiście mamy tutaj sporo, no klasyczne paczki. Zobaczmy, co tu jest tak naprawdę, no ale raczej tutaj zostajemy. Dobra, jakoś nie mogłem tu przejść przez moment. No dobra, otwieramy dalej. Już kurczy nam się budżet, no ale cóż. Trzeba to wykorzystać oczywiście. No bez szału na razie, bez szału powiem szczerze. Nie możemy tutaj nikogo dobrego trafić. Zobaczmy dalej. 650 zostało. Wykorzystujemy. No, bramkarz już niczego sobie, więc może coś tutaj się uda. No, ostatnie chyba trzy paczki. No dobra, coś tam jeszcze wpadnie za tą sprzedaż. Przedostatnia paczka. Środkowy obrońca. Dobra, zaraz będziemy patrzeć, słuchajcie, jak to wygląda. No i to by było chyba na tyle, słuchajcie, wykorzystaliśmy już wszystko, co mogliśmy. Dobra, wracamy. Wracamy oczywiście do naszych tutaj wyzwań. No i zobaczmy, może się dzisiaj uda, słuchajcie, bo naprawdę mieliśmy z tym trochę ostatnio kłopotów. Pierwsze ukończone, czyli zgranie jednej ligi. O co tutaj chodziło? No, różne ligi, dokładnie jedna. I tak, mamy, czyli to jest po pierwsze błąd z tym, że nie mamy
No ale właśnie, no to jest to, że nie możemy za bardzo tutaj poszaleć. Szukamy Niemców. Dobra, no i teraz jeszcze kwestia. Piłkarze ze zwykły, dokładnie trzech. Pierwsza jedenastka składu i to jest nasz troszeczkę, czyli tak, skład, zobaczmy. Tak, no dokładnie, jak zmienimy, to już niestety jest później porażka. Natomiast dalej nie możemy sobie z tym poradzić i to jest ciekawe. Dobra, co my tu możemy zrobić? Dobra, tutaj chyba też mamy, też mieliśmy ten kłopot. Dobra, tutaj sami Francuzi. Dobra, zaraz zobaczymy, czy my mamy. Dobra, weźmiemy może tak, ustawimy sobie. Dobra, nic nam to nie dało. Różne kluby. Dobra, zaraz zobaczymy, czy my jesteśmy w stanie w końcu coś tutaj dobrać. No dobra, udało nam się zrobić to z pierwsza jedenastka. Natomiast tutaj ze zgraniem tych zawodników jest niestety duży kłopot teraz. No ale to już, słuchajcie, jest coś do zrobienia. Szkoda, bo trzeba było tutaj jeszcze trochę nie za bardzo zgrani. Ci nasi zawodnicy, zobaczmy. No dobra, także widać, słuchajcie, że naprawdę jeszcze sporo musi upłynąć wiosen, żeby nam się, słuchajcie, udało tutaj ten skład zbudować. No ale już jesteśmy, słuchajcie, w miarę do przodu. Już wiem mniej więcej, o co chodzi. Dobra, no to mamy po prostu jeszcze troszeczkę za mało tych zawodników, więc oczywiście no, trzeba rozgrywać meczyki, słuchajcie, zdobywać nagrody, no i oczywiście wtedy otwieramy kolejne paczki, no bo tutaj naprawdę na razie nie będziemy się mocno skupiać. Dobra, mamy tutaj bramkarza, natomiast my sobie wymienimy, zobaczymy tego Schmeichela. Dobra, zobaczymy w ogóle, jak on broni. Pełne zgranie, 11-33, więc no tutaj jeszcze raczej porażkowo. Dobra, oj, ale mi się tu poprzestawiało. Dobra, zobaczmy, czy my jesteśmy w stanie, mamy kogoś tutaj, jakiegoś lepszego napastnika. Spróbujemy troszeczkę ten nasz skład zwiększyć, oczywiście. Dobra, to tak zostawimy. Lewa pomoc. Tutaj mieliśmy 80, no to raczej się nie zapowiada, żeby to był ktoś lepszy. Dobra, to na razie przedłużymy kontrakt.
Środkowa pomoc 7-7. Rakitic. I tam mieliśmy jeszcze tą kartę. Zobaczmy. No dobra, może tak zróbmy. To już będzie jakiś tam pierwszy zawodnik z taką lepszą tarczką z tyłu. Dobra, tutaj nic nie możemy zmienić. Strasznie, ta nasza prawa pomoc to jest jakaś tragedia. Lewa obrona, też widać, że tutaj nic nie zdołamy. Prawa obrona, zobaczmy. Traore. Dobra, no zwiększyło nam się trochę zgranie, więc nie jest źle. Zobaczmy, 82, więc tutaj naprawdę nie ma za bardzo co poszaleć, słuchajcie. Dobra, to teraz tylko pytanie, czy tutaj jesteśmy w stanie coś powymieniać? Dobra, postaram się jakoś... Dobra. Środkowy obrońca. Dobra, na razie zostawiam. Dobra, środkowy obrońca. Zobaczmy. Siedem, siedem. Dobra, napastnik 79. Dobra, weźmy Martiala, on w miarę jest dobrą zmianą. Dobra, może w ogóle zrobimy w ten sposób. Dobra, tu jeszcze mamy jednego bramkarza, też możemy wymienić. Dobra, i tutaj przedłużymy kontrakt. Dobra. No, nie widzę tutaj nic takiego lepszego. Dobra, to na razie zostawiamy. No dobra. Zobaczymy, słuchajcie. No, ocena 83, na razie 14 na 33 pełne zgranie. Więc no, zobaczmy, słuchajcie, co ten nasz zespół potrafi. Tak naprawdę zobaczymy, czy uda się tutaj w miarę przejść gładko. No oczywiście pewnie z każdym meczykiem, słuchajcie, będzie coraz trudniej, bo czasu niewiele było ostatnio, żeby tutaj jeszcze coś wymodzić w tej FIFA. Trochę było kłopotów, już naprawdę jakaś próba kolejna odcinka, no ale miejmy nadzieję, że to już wszystko w miarę udało się poustawiać i teraz oczywiście będzie wszystko w miarę. No cóż, halo, czekamy. Się państwu w pas ze stadionu, no, Mendoza FC, zobaczmy. Ciekawie zapowiadające się spotkanie. Specjalnie dla państwa, no, przy mikrofonach. 76, 87, kaka, także też ma kakę. Zaraz zacznie się no zobaczmy jak ten meczek, w tej chwili, Jacek, przebiegnie. Jedno jest pewne, piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. No, dawno się nie pykało, więc... piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Dobra, udało się odebrać piłkę po raz pierwszy. Ajajaj, i co to nie było faulu? No zagrał strasznie jakoś opóźniony to... Będzie rzut wolny. Ewidentnie faul i to naprawdę potężny faul. No, wyczytał troszeczkę to, co chciałem zrobić. Dobra, nie ma spalonego. No, jej, zakończyło. Zakończyło się, słuchajcie, bez pomysłu tak naprawdę. Kibice zawsze z zaciekawieniem przyglądają się poczynaniom debiutantów, więc dziś będą śledzić ten mecz z dużym zainteresowaniem. No, potrzebowali tego wzmocnienia. Kogoś, kto odważnie ruszy flanką, nie oglądając się za siebie albo przedrybluje rywala.
Czy się sprawdzi, to inna rzecz, ale myślę, że tę kwestię w ciągu najbliższych miesięcy zweryfikuje boisko. Coś nie możemy podejść. Czeko. No, Czeko nie wiadomo do kogo podał. To podanie teraz było naprawdę niedobre. To była jakaś tragedia. Mazraoui. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Gol! Ajajaj, no jest brameczka pierwsza, 1-0. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Potem strzelec się zawahał, jakby nie do końca wiedział, jak to Garcia chce wykończyć, ale ostatecznie piłka wpadła do siatki. Dobra, no, mamy przejęcie piłki, no na razie ta obrona, ale to mówię, no to nie jest jeszcze taki chyba przeciwnik, z którym graliśmy też ostatnio. Ajajaj, szkoda tej akcji. Szkoda strasznie. No, robi się niebezpiecznie tutaj. Okazja, jak marzenie. Ajajaj, 1-1. Ależ strata, niepotrzebnie zupełnie. No, niestety, zamiast utrzymać, słuchajcie, ten wynik, to niestety tutaj jakieś szaleństwo poszło z naszej strony. Dziura w obronie. No, nie tak to miało wyglądać. Udane wejście, akcja przerwana. No, chciał nas tutaj zaskoczyć po raz drugi. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, właśnie nie było chyba tego pomysłu. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? I teraz rzut wolny. No dobra, troszkę na szczęście tych fauli udaje się łapać. Kaka. No tak, dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Dobrze żarło, ale zdechło. No dokładnie. Nie da się lepiej tego określić. No naprawdę próbują się zreflektować tutaj obrońcy, ale no niestety ta pierwsza sytuacja to była ciężka. Strata piłki teraz. No niestety, niestety, nie strzelimy. Uwaga, w ten sposób. Otwiera się przed nimi okazja do kontry. Muszą teraz wracać szybko, ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Edin Dzeko. No komu on podaje dzisiaj? No naprawdę, to jest jakaś masakra. Fatalne podanie. Jakiś dezorientowany na razie ten Ludek. Jamal Musiala. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi. No, było gorąco tematu. Przez moment. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. I Vinicius. A teraz Kaka. Edin Dzeko. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. No nie, no to nie tak się podaje, ludzie. Tyle tylko, że samym posiadaniem meczu się nie wygra. Oprócz piłki powinni mieć też pomysł, co z nią zrobić. Oczekiwania wobec nich są całkiem spore. Muszą wrzucić wyższy bieg i wycisnąć z tego posiadania akcje bramkowe. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego. Dobra, ale no trzeci wymuszony faul w sumie dzisiaj, więc coś tutaj zaczyna nam się poprawiać leciutko. No nie, tak nie można podawać. Nie no, muszę, słuchajcie, popracować nad tymi. Jak to się skończy? Podaniami. Trochę za wolno wracają do obrony. Teraz, czy dobrze to wykończy? Oj, fatalnie kończy się ta kontra. Straszne pudło.
Zespół z impetem wjechał na połowę rywala. Rozegranie było świetne, no ale ten strzał zniweczył wysiłek całej drużyny. Szkoda tej akcji, zasługiwała na lepsze wykończenie. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole, ale obrona no jest taki rajd i tak źle zakończony. Przyjął Elin Dzeko. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. I korzyść nie okazała się jednak żadną korzyścią. Dlatego wracamy do tamtego przekroczenia przepisów. Słuszna decyzja. Mamy rzut wolny. Ależ ma żelazne nerwy. No kurczę blady. 1-1. Spalony. Minimalnie. I na razie się nie zapowiada na zmianę. No szkoda naprawdę, przecież tu była szansa, żeby to w miarę i utrzymać. No ale naprawdę tam była taka dziura w tej obronie, że to była tragedia. No nic, na razie remisik 1-1, zobaczymy dalej jak to będzie wyglądało. No na pierwszy rzut oka można by było stwierdzić, że raczej nasza drużyna jest silniejsza. Niż przeciwnika tutaj. Prowadzenie i je utrzymać. No nie tak. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Próbuje strzału, ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. I Vinicius. Kaka z boku boiska, ma tam sporo miejsca. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Nie no, spalone, ależ błąd. Nic z tego nie będzie, przynajmniej nie masakra. Tym razem. Offside. A mogło być inaczej. Była próba powrotu ze spalonego, no tylko wyszło nie w ten. A ten co? Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Utrzymują się przy piłce. Sędzia stosuje korzyść. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Vinicius przy piłce. Zobaczmy, co zrobi. Raul Garcia. Jest brama! Ależ gol! Nie no, słuchajcie, ja bym się nie spodziewał, że nasz napastnik tak potrafi strzelać. No halo, Garcia, bardzo ładnie. 2-1. No naprawdę, sorry za te wrzaski, ale... Nie no, jaka brama. Ulala. To ja, słuchajcie, nie wiedziałem, że ja mam taki potencjał teraz. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego koniec. Masakra jakaś. Mamy teraz wynik. Dobra, utrzymujemy to, słuchajcie. Gramy niczym Niemcy kiedyś. Nie no, gdzie ty podajesz, chłopie? Dobra, no on tu będzie na pewno walczył, chciał nam to zabrać. Ajajajajaj, tańcujemy, dobra. I Vinicius. No on to, słuchajcie, rajd potrafi przeprowadzić. To już ostatnie dobra. 30 minut tego spotkania. Jest. Piłka trafia do Telesa. No i mamy... Nie mów, że spalony. Nie, to jest niemożliwe, no. Tylko chyba wkradło się jaka strata. Przez to ten powrót przed linię obrony. Ojojojojoj. Raul Garcia. Aj! Dobrze wiedział, co robi, faulując teraz. No i sędzia decyduje ale się niestety na pokazanie żółtej kartki. Choć można było przecież pokazać czerwoną. No blisko, prawda, słuchajcie, nie ale... Nie byłaby to nieuprawniona decyzja. Szykowała się akcja nie, sam no, na strata. Sam. Faul w takiej sytuacji... Okazja teraz! Ależ tutaj kapitalny blok. Arbiter dyktuje rzut rożny. No zdecydowanie zabrakło raczej tam prowadzenie. Muszą pomysłu. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Nie no, co to... Ależ była akcja, no. Wejście we własnej szesnastce. Jamal Musiala. To może być groźne. Będzie kontra. Dobra, obrońmy to. Mija teraz bez kłopotu.
Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. Łatwa piłka dla Schmeichela. Jest pod presją. Vinicius. Alex Telles. No co jego tak zasuwa ten obrońca? Kaka. Blokuje ten strzał. Dobre zachowanie. Niklas Füllkrug. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Alex Telles. No jakie podanie masakryczne, ludzie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. No idziemy. Jak się przedarł? Oho, ciekawe, czy nie zobaczymy czerwonej kartki za dwie żółte. Nie było to najrozsądniejsze zachowanie z jego strony, bo miał już żółte za dwie żółte, nie wiem, słuchajcie, muszę sobie aż później to obejrzeć, bo mówić o sporym szczęściu, ale chyba musi coś tutaj uważać. Nie pykło z komentarzem, ale dobra, byłem skupiony, może coś tu źle zauważyłem. Wyczuł intencję, blokuje. Nie no, mogliśmy podać, jak ten obrońca przecież wyszedł. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. Dobra, trochę mądrzej. Będziemy no, teraz jeszcze mieli 10 minut. Takie zagranie wymaga nerwów. Dobra, Jezus Maria, jakby to... Raul Garcia. Ależ on ma dzisiaj mecz. No, szkoda tej straty. Nie tym razem, strata. Dobra, musimy trochę tamtą stronę wykorzystać, bo coś tak niemrawo. Zobaczymy zaraz. To Raula Garcia. Dobra interwencja, rywal bezradny. Niklas Füllkrug. No, może teraz spróbują znaleźć wyrównanie, ale czy starczy czasu? Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Nie no, przydałoby się jeszcze jedną brameczkę tutaj walnąć. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Kaka. Usiłuje strzelać. Wow! Ha, i to by wlazło, blisko, słuchajcie. Ale torpeda, naprawdę świetne są teraz te zagrania z dystansu. Dobra, mamy to. Idziemy. Raul Garcia. I jest karny, no ludzie, nie może być inaczej, halo. Co to ma być? Będą przegrywać jeszcze wyżej. Dobra, no i teraz sytuacja bardzo się skomplikowała. Mam nadzieję, słuchajcie, że strzelę. Przegrywają, to jeszcze będą. Dobra, jeszcze sobie zmienimy na koniec. Pewnie będzie więcej bramek do odrobienia. Niczego nie pominąłeś, Tomku. Dobra, kompletnie nie wiem, słuchajcie. Się praktycznie beznadziejnie. Gdzie tu jest ten celownik? Dobra, strzelamy. Uwaga, tak. To może nam zamknąć ten mecz. Jezu! Zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. To nie koniec. Piłka posłana do Rakiticza. No nie. Interwencja. Koniec meczu. Dobra, no ale wygrana, słuchajcie, nie no, pierwszy meczek dzisiaj. Nie, pierwszy meczek, słuchajcie, naprawdę jest nieźle. Wyrównany i zacięty, wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji. Tym bardziej brawa. Także to mi się podoba, słuchajcie, no pierwszy meczek w miarę sensownie. 1600 pońców, proszę bardzo, nie no naprawdę, to trzeba jak najszybciej walczyć tutaj o następne rzeczy. No za chwilkę jeszcze jedna wygrana i może się uda przebić do następnej ligi, zobaczymy.
No cóż, takie początki, słuchajcie, to ja bardzo lubię. No dobra, słuchajcie, zobaczymy, co tutaj czeka na nas dalej. Piłkarze kontuzjowani, zobaczmy. No, ale naprawdę już dało się wygrać, aczkolwiek no niestety ta pierwsza strata była sromotna i zupełnie niepotrzebna. Dobra, lecimy, słuchajcie, z drugim spotkaniem dzisiaj. Zobaczymy oczywiście, na kogo trafimy, słuchajcie, czy będzie tutaj w ogóle jakaś szansa. No, ale naprawdę widać, że jeżeli my cały czas będziemy, słuchajcie, dążyć do rozbudowy tego naszego składu, no to kto wie, już nie ma aż takiej mocnej przewagi, słuchajcie, jak tutaj w FIFA 22, gdzie naprawdę ja miałem ocenę 90 i tutaj trzeba było walczyć z samymi setkami. Aczkolwiek teraz, słuchajcie, zachęcam, bo naprawdę te setki oczywiście przeszły sobie do FIFA 23. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście. Zobaczmy, do Paris. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. 8-3. O! Gotowy zespół komentatorski w składzie. Nie, no to Tomasz tutaj jest Bukowski dosyć mocno. Jacek Laskowski. Mają dziś okazję awansować. Potrzebują jednak do tego dobrego wyniku. No nie wiem, słuchajcie, czy uda się tak łatwo. Czy uda się tak łatwo to wygrać? Nie, no słuchajcie, dobra, idziemy naszą starą metodą, wyciągniemy ich troszeczkę tutaj do nas. Możemy mieć remis oczywiście. Pełne zaangażowanie. Remis to też są dobre pońce. Amari Traore. Do Traore! No, łatwo nas zatrzymali. Tak właśnie należy wykonywać wślizgi. Dobre przejęcie piłki. Jezu, ten to jest wszędzie. Słuchajcie, kto to jest? Jakiś Traore z piłką. Bardzo ale to było łatwe. Interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Groźnie, Edin Dzeko. Obiecujący, groźny ale to atak, gdzie to ale było? Jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. No, gdzie wy dzisiaj podajecie, zobaczymy, panowie? Naprawdę, proponuję się troszeczkę. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnej. No, że to nie wpadło, no przecież to jest niemożliwe. Trenerów drużyny rywali. No, bramkarz dobry. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Wybił, ale mogliśmy to przetrzymać. Nie, nie będzie z tego bramki. Ależ teraz będzie okazja. Jak on to zrobił? No, nieźle, Schmeichel. Atakujący robił, co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz... Szansa, czy przełamie impas? Dobra, no wybijamy. Słuchajcie, jesteśmy dobrymi obrońcami. Nie ma co ryzykować. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Kaka. Raul Garcia. Garcia! Świetna, jak to możliwe? Próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Jak to możliwe, że to nie wpadło? Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Podanie do Edina Dzeko. Uwaga, czy strzeli? No, że to nie wpadło, ależ masakra, no wyszedł ładnie bramkarz. Jaka jest szansa obrony? Ale nacieramy, słuchajcie. Zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. Raul Garcia. No, no coś dzisiaj Garcia nie może strzelić. No naprawdę, ten pierwszy meczyk ładny. A teraz coś z tą skutecznością nie najlepiej. Znowu są przy piłce.
Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Piłkę przyjął Edin Dzeko. Edin Dzeko! Kobel! Jak on to zrobił? Jak to możliwe? No naprawdę, ale ma bramkarza dobrego. A tu już kolejna okazja. Mają teraz rzut rożny. Popatrzmy. Kolejny raz tracą beztrosko piłkę. To Raula Garcia. Piłka pewnie. Nie, no za słaby, za słaby. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Wykreowali już sobie sporo okazji, ale nie zachwycili dotychczas skutecznością. Ale się nie zniechęcają i wciąż próbują zdobyć bramkę na wagę prowadzenia. No masakra to była niestety. Lucas Moura. Lucas Moura przyjmuje podanie. Uwaga, chyba będzie gol! Gol! No nie, szkoda, szkoda, obrona pierwsza, no i przegrywamy 1-0. To już się niestety zaczęło błędem w obronie. No podejdzie ktoś tam czy nie, jejku, no jak to ma być? Piłkę przyjął Edin Dzeko. Kibice krzyczą, żeby strzelał. Edin Dzeko! Nie, nie daje się zaskoczyć. No pewny jest bramkarza, to zdecydowanie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Piłka trafia do Telesa. Ponownie przy piłce Kaka. Uwaga, piłka w grze! Za dobry jest ten bramkarz. I po akcji, jak się okazuje. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. I mamy centrę na bliższy słupek. No dobra, bez zagrożenia w sumie. Nic nie będzie. Edin Dzeko. Nie no, do kogo on dzisiaj podaje? Naprawdę, zaraz go wywalę z tego boiska, bo przecież nie wytrzymam. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Skutecznie utrzymuje się troszkę przy piłce. Niebezpieczne to było. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Czy będzie z tego remis? Jest brama! 1-1. Jaka radość! Wiedzą, że aby awansować, muszą w tym meczu zwyciężyć. Teraz panowie, idźcie za ciosem. Dobra, zobaczmy jak to wyglądało. Ciekawe, jak ta bramka wpłynie na obraz drugiej połowy. Jedna z drużyn wróci na boisko jak na skrzydłach, a druga będzie musiała mozolnie walczyć o odzyskanie prowadzenia. Dobra, udało się utrzymać. Dobra, 1-1, czekamy na drugą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Także no, mimo że naprawdę, no na pewno ma niezłego bramkarza i też wydawałoby się tam przy ocenie zawodników, że zdecydowanie ma lepszy skład od nas, no to jednak, słuchajcie, nasza tutaj drużynka w miarę sobie radzi dzisiaj. Pierwszy meczek wygrany, na razie mamy remis. Zobaczymy oczywiście, jak to się uda utrzymać. No i czekamy na wznowienie, jakaś przymusowa przerwa tutaj naszego przeciwnika. Czyżby się tam mocno zastanawiał nad jakąś przebudową składu, zobaczymy. No, ale naprawdę zaczynamy strzelać, słuchajcie. Zaczyna być to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No, a jak wiadomo, jeżeli jest przyjemne, no to oczywiście będziemy tutaj się starali, żeby to było po prostu jakąś tradycją obie już tutaj. Zamieniły się już stronami i zaczynamy. Dobra, no teraz i co? Czekamy, aż uda nam meczu się tutaj może jakąś odebrać, jakąś tą piłeczkę. Ośrodkowanie do Rashforda. Blokuje uderzenie. No dobra, udało się to odebrać. Było troszeczkę gorąco, bo z tego naprawdę mogła być brama, bez żadnego kłopotu. Teles. Teraz Vinicius Junior. Dzeko. A teraz Kaka.
Piłkę przyjął Elin Dzeko. No nie, 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 nie. Schodzi teraz do środka. To chyba wpadnie! Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesadka. Nie no, słuchajcie, ja muszę popracować nad tymi. Państwa, broni karnego. Co to był za strzał z karnego? No widać po statystykach, że starają się, stwarzają sobie okazję, ale czegoś ciągle brakuje pod bramką rywali. Może przydałaby się jaka... Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja... No, że to nie ma gola z tego, naprawdę, ależ masakra. Co on ma dzisiaj za bramkarza tutaj? Słaba ta piłeczka była. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Przemieszcza się bliżej środka. Próba odbioru i przerwany atak. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Tak, dokładnie. Też się dziwię. Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja. Można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. Rashford. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Ale co on się potknął? Oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Raul Garcia. Teraz Vinicius. Dobrze, teraz mija rywala. Co za okazja! Będzie gol! Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Wybija piłkę z dala od bramki. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Na bliższy słupek. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Aj, takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Grealish przy piłce, może im dać prowadzenie. No, ładna brama. Tego im właśnie było trzeba. Z przytupem obwieszczają swój zamiar awansu. Teraz tylko utrzymać wynik. Pokusa, by świętować, jest ogromna, ale to nie koniec meczu. Szansa, będzie remis. I proszę, bramkarz był na miejscu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Raul Garcia. No i co? Zamiast posiadania strata. Grealish przy piłce. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Ma wsparcie, by to rozegrać. Kibice chcą, by Vinicius... Ależ brama! No i jest gol! Nie no, 3-1, słuchajcie, ale szaleństwo dzisiaj. Nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości. Tak to właśnie widzę. Chcą pokazać, że ten awans po prostu... No, wkurzył się. I strata posiadania piłki. A my sobie teraz możemy spokojnie to utrzymać. Raul Garcia. Jakby się udało jeszcze... Ajajajajaj. No. No, żebyśmy nie stracili teraz tej brameczki. Metry, świetnie radzi sobie z piłką. Lucas Moura. Wow, ale wow, słuchajcie, ale to był fart. Powinien być bez szans. No, naprawdę, wściekł się tutaj nasz przeciwnik. Widać tutaj... Na reakcji, a jednak broni. Dobra, wykorzystajmy to. Raul Garcia. Kaka. Czy strzeli? Jak to on obronił? To jest niemożliwe. Słuchajcie, no naprawdę.
Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Dobra. Mamy zmianę. Piłka wybita, ale wciąż może być groźnie. Wow, nie, no do kogo to było? Było już groźnie. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. No jak to nie dla nas ta piłka? No to jest niemożliwe. Nie, no jakaś tragedia. Ależ zostawiliśmy. No naprawdę dobrze w obronie, ale było gorąco. Jak on tam znalazł przestrzeń na to podanie. Kulusewski przy piłce. Dobra, to jest nasz zmiennik tutaj, zobaczymy. Rakitić. Dobra. Podanie przyjął Iwan Rakitić. Ależ nas zamykają. Nkunku dostaje piłkę. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? Blokuje Gerard Piqué. Dobrze. Przytomnie. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie. Dobra, no udało się, słuchajcie, ale już tutaj było gorąco. No cóż, słuchajcie, drugi meczyk dzisiaj. Nie wierzę, co tu się dzisiaj dzieje. Kolejny meczyk wygrany, no naprawdę, słuchajcie, aż coś niemożliwego. 1700 pońców dostaliśmy, no naprawdę, słuchajcie, jeżeli tak to ma wyglądać, to mi to się bardzo podoba. No i co najważniejsze, no mamy, słuchajcie, awansik. Czy coś z tego tytułu nas czeka? No, zaraz zobaczymy. No cóż, to było drugie spotkanie dzisiaj. Zobaczmy, no jakieś tutaj mamy nagrody, ale chyba nic jeszcze niedostępne w sklepie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie, no mamy zadania. Dobra, zobaczymy zaraz, co tutaj z tych zadań nas czeka. Ciekawego, pońce. Nic konkretnego jeszcze, zobaczmy dalej. Dobra, troszkę będzie takich nagród, które niestety, ale nie są dla nas tutaj na razie potrzebne. Pierwszy też ładny meczyk, no i tutaj naprawdę niezłe bramy. No, aktualizacja. No proszę, sklep jest aktualnie niedostępny. A mnie to oczywiście nie bardzo interesuje, bo ja potrzebuję te paczuszki otworzyć, zaraz zobaczymy. I co, nic? Kompletnie? Dobra, udało się. Chyba dużo osób otwiera teraz paczki, słuchajcie. No dobra, zobaczmy. Pierwsza z nagród. No, niestety nie ma Francji. Tutaj też nie ma Francji, więc nic tutaj na razie nie zrobimy. Zobaczmy, jakiś rzadki. Czy faktycznie... No, ale to już Dzeko mamy. To już Dzeko mamy. No i co? Taki rzadki, nic za niego nie dostaniemy, więc nie wiem, co tutaj za rzadkość. No szkoda, słuchajcie, no jakieś te paczuszki takie słabe bym powiedział. Dobra, wracamy do naszego składu. Dobrze. No szybciutko, szybciutko, słuchajcie, się naprawdę udało pokonać tych rywali. W miarę szybko nawet zdobywamy te monety, bo oczywiście w FIFA 22, słuchajcie, też byłem na poziomie, że za chyba wygrany meczyk to było 500 czy 600, więc no jeżeli tutaj dostajemy od razu więcej, no to mi to pasuje jak najbardziej. Dobra, kto tutaj jeszcze? Dobra. I to by chyba było na tyle. No dobra, słuchajcie, no to nie ma co. Gramy trzecie dzisiaj, ostatnie spotkanie w tym odcineczku drugim. No, miejmy nadzieję, że naprawdę ta dobra pasa tutaj się utrzyma. No, pierwszy meczek wygrany, drugi wygrany. Słuchajcie, więc naprawdę dzisiaj jest dużo, dużo lepiej. No i naprawdę dużo nam daje, słuchajcie, ten strój. No, niestety w FIFA 22 raczej wybierałem ciemne.
Więc no, jeżeli trafiliśmy na przeciwnika również w ciemnym stroju, to nie było zbyt ciekawie. Który być może zobaczmy, się na jakieś di. Bramka mocno, no, mocny składzik, 80, Lukaku, kurczę blade. Tomasz Smokowski, no, może być Laskowski. Stromotne lańsko. Piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Aczkolwiek Lukaku, no zobaczymy, bo on taki był zawsze niemrawy, ale no, bramy strzela porządne. Są w prawdziwym gazie, więc nie zazdroszczę ich dzisiejszym przeciwnikom, ale to piłka nożna i wszystko może się zdarzyć. Dobra, to jest oczywiście nowa liga, więc ma nie wiem jak... Ale strata. Nie wiem jak tutaj oczywiście będzie nam szło. W bramce Marc-André Ter Stegen, w obronie Jonathan Tah wystąpi na środku obok Niklasa Süle. W ataku zaś zobaczymy Rom. Ale zaraz, oj, może być z tego gol. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy no, powiem wam szczerze, że chyba można było podać. Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Dobra, no nie możemy takich tracić tutaj w środku. Wyszedł sam na sam, uwaga! Ależ teraz zmarnowana okazja, której jedynym efektem jest oddanie piłki. Dobra, trzeba tą grę trochę uspokoić, bo strasznie dużo strat. Vinicius. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania. I to nie był faul? Nie no, ludzie. To co tu jest faulem w takim razie? Raul Garcia. Podanie dostaje Kaka. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. No, podanie było przednie. Lukaku. Ale nie wykorzystaliśmy tego za bardzo. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Czeka na dośrodkowanie Lukaku. Po tej interwencji piłka nadal w grze. No, Lukaku niestety, ale będzie nam tutaj... się okazuje. Będzie nam tutaj troszeczkę groził tymi strzałami. Ale na szczęście mówię, on jest taki trochę niemrawy. Więc trzeba tylko pilnować, żeby nie dostał dobrej piłki. Raul Garcia. Podanie do Edina Dzeko. Stara się wywalczyć dobrą pozycję. No, odbija. Nie wierzę. Chwilowo gasi pożar. Wrzuca aj, troszkę za nisko. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Do Raula Garcia. Dobra. Garcia. Ależ ten nasz Garcia dzisiaj ma formę. Nie no, słuchajcie, 1-0. No co tu się dzieje? Naprawdę, ależ to jest coś niesamowitego. No teraz to trzeba naprawdę mocno bronić, bo on się wpienił. On się wpienił. To zagranie może napędzić całą akcję. Dobra, udało się. Let's go. Teraz Vinicius Junior. Raul Garcia. Alex Telles. Ładna interwencja Süle, przejmuje piłkę. Ładnie, za plecy obrońców. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. I tyle. O tej akcji można zapomnieć. Bramkarz niesamowicie wybronił teraz to uderzenie. Wszyscy chyba przecieramy oczy ze zdumienia, że piłka nie wylądowała w siatce. Popatrzmy, ależ teraz okazja. 2-0, nie no, słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam tutaj naprawdę, ależ podania. Kto to strzelił? Prowadzą już dwiema. No to mamy 2-0. Nie no, słuchajcie, jakieś emocje tutaj, no sorry za te wrzaski, ale nie mogę inaczej tego ustawić. Oj. Dobra. Piłka trafia do Telesa. No, a teraz nie no, wyczytał skubaniec. No, za mało nas tutaj trochę. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania.
Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nie... Uwaga, masz szansę! Bramka! Nie, no co nie, za błąd! Chorągiewka w górze, tam jednak był spalony. Dobra, ależ Jezu, jaki fart, słuchajcie, z tym spalonym. Centymetry decydują o tym, że trzeba unieważnić. No musimy trochę chyba bardziej szanować tą gałę, bo... Drużyna przyjezdna zdominowała posiadanie piłki. Przecież mamy 2-0. W wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Dobra, także trochę spowolnimy to spotkanie. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. No tak, i właśnie mamy kolejną obiecującą akcję. No i gol! Ależ to było piękne! Nie, to 3-0, słuchajcie, co ja dzisiaj wyprawiam tutaj? No naprawdę. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji. Do pierwszej połowy 3-0. Słuchajcie, ale ten skład przez jego Lukaku. Ja miałem Lukaku w FIFA 22 i to był mój najlepszy napastnik. Sami państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to no dobra, bo zaczyna się robić groźnie. Podanie odnajduje Lukaku. Dobra, na szczęście mówię, on jest niemrawy. Słuchajcie, jeżeli go się dobrze przyciśnie, to... Tu nie ma wątpliwości, było przewinienie. No gdzież tam naprawdę, to wcześniej było przewinienie. A teraz KK. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Groźnie, zbliża się do bramki. Pewne wejście we własnej szesnastce. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. I zagranie teraz do Lukaku. Uwaga, groźnie! Korner. Wznowią z narożnika boiska. No, troszkę to było niebezpieczne. Na 11 metr z rogu. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Dobra, utrzymane. 3-0, słuchajcie, pierwsza połowa. 3-0, no naprawdę musiałaby być jakaś katastrofa, żebyśmy tego wyniku nie utrzymali do końca. No naprawdę, w tym drugim odcinku to my dzisiaj tutaj szalejemy, słuchajcie. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No jak tyle miejsca mi... Może ruszyć z piłką. Piłkę przyjął Edin Dzeko. Raul Garcia, będzie groźnie. Co to było? Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Dzeko ma dość miejsca. Uwaga. Dobrze. Nie, no 4-0. Co tu się dzieje? Znowu gol. A zatem 4 bramki przewagi. Mamy już zatem 4-0. Gabriel Paulista. Amari Traore. Do Traore. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Co teraz? Decyduje się zejść no, do środka. To było głupie. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Blokuje bez kłopotu. Aj, szkoda. Centra w pole karne. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. No, gdzie są nasi ci zawodnicy? Można by było rozegrać zdecydowanie lepiej. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. No tak, dobrze żarło, ale zdechło. Bywa. Dobry jest ten tekst, słuchajcie. Naprawdę podoba mi się. Bardzo taki adekwatny do sytuacji. Do Raula Garcia.
Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu. Dobra, już się słuchajcie, troszeczkę nauczyłem wymuszać te faule, więc to też jest dobre. No i to jest, słuchajcie, najbardziej irytujące po prostu, co w FIFA może być. No, koleś nie wytrzymał psychicznie. No, 1600 monet na szczęście. Zaraz zobaczymy, czy tutaj dostaniemy wygraną. No, na szczęście dostaliśmy, słuchajcie, od razu przeskoczenie. To też ciekawe. Razy dwa, to też, no, tego akurat jeszcze, słuchajcie, nie miałem nigdy. No, dostaliśmy jakieś tutaj razy dwa, więc jak najbardziej mi się to podoba. No, szkoda, słuchajcie, że są takie sytuacje, że zawodnik nie wytrzymał, no ale cóż, 4-0. Słuchajcie, to co dzisiaj się dzieje w tym odcinku, no ja jestem naprawdę w wielkim szoku. Pierwszy mecz wygrany, drugi mecz wygrany, trzeci mecz wygrany, słuchajcie, no jeżeli tak to ma wyglądać, no to oczywiście ja jestem bardzo z tego powodu happy. Naprawdę ta nasza drużynka zaczyna się troszeczkę rozkręcać, no i oczywiście miejmy nadzieję, że tak już będzie. No dobra, słuchajcie, drugi odcinek FIFA 23 dobiegł końca. Oczywiście zapraszam jeszcze raz gorąco i serdecznie na wszystkie portale społecznościowe związane z kanałem DarkoWen YouTube, no i oczywiście zapraszam na World League of Players. Słuchajcie, wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Zapraszamy na Discorda. Organizujemy ligi FIFA, organizujemy wyścigi w F1, w Dirtach. Można również pograć wspólnie w Minecrafcie i Fortnite, więc naprawdę każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście już teraz gorąco i jeszcze raz zapraszam na odcinek trzeci z FIFA 23. Mam nadzieję, że uda się utrzymać tak dobrą formę jak dzisiaj. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!